Sieradzka scena rockowa. Czy w ogóle istnieje coś takiego? Owszem, i w dodatku cieszy się dużym zainteresowaniem. Jakie zespoły, ile tych zespołów będzie można zobaczyć na sieradzkiej scenie rockowej? No dzisiaj dokładnie 3, w tym jeden kaliski, 2 sieradzkie zespoły, ale przez naszą scenę przewinęło się już wiele innych składów, tak jak z Duńskiej Woli, też reaktywowane po wielu, wielu latach zespoły Sieradze. Na przykład w tamtym roku grał zespół, który po 20 latach reaktywował się specjalnie dla potrzeb naszej imprezy. Sieradzka scena rockowa posiada również swoją historię. Nie tylko rockowe jak najbardziej, bo sieradzka scena rockowa nawiązuje do tego, że rzeczywiście tutaj w latach 80., 90. funkcjonowało sporo zespołów o podłożu rockowym. Impreza podobała się zarówno muzykom, jak i młodzieży. Co sądzisz jako młody człowiek o idei sieradzkiej sceny rockowej? Bardzo dobrze jest, bo w powiecie zunskowolskim, sieradzkim się praktycznie nic nie dzieje, jeśli chodzi o taką cięższą muzykę. Fajnie, że takie akcje są organizowane w powiecie, w gminie. No bardzo fajna impreza, tylko szkoda, że nie odbyła się po raz kolejny na dużej scenie. Sieradzka scena rockowa ma swoich fanów również w Duńskiej Woli. W Duńskiej Woli, jeżeli są jakieś koncerty i tak dalej, to wszystko się dzieje dla wąskiego grona odbiorców, typu na przykład koncerty bluesowe, koncerty jazzowe i tak dalej. Typowo rockowych koncertów nie ma niestety, a zespoły, które tutaj grają, znam, lubię i uważam, że naprawdę macie fajniejsze inicjatywy niż po prostu u nas w mieście. Zespoły, które chciałyby dołączyć się do sieradzkiego projektu, mają taką możliwość. Kontakt do nas można znaleźć poprzez strony naszych własnych zespołów. Zresztą jak się wpisze sieradzką scenę rockową, gdzieś tam kontakt się do nas znajdzie. I po prostu się zgłaszać, z nami rozmawiać wcześniej. Bardzo byśmy tego chcieli. Robisz to, czego pragniesz.